Tegoroczne święto Jantaru rozpoczęło się od uroczystej mszy świętej, po której wszyscy wzięli udział w agapie, czyli kulinarnej uczcie z wędzoną rybą, poświęconą przez księdza proboszcza. Oczywiście nie zabrakło także wspólnej zabawy na placu przy świetlicy Jantarowa Przystań. Nasza taka cykliczna impreza odbywa się co roku 29 czerwca. Świętujemy piękną uroczystość. Jest uroczystość Piotra i Pawła, Dzień Rybaków. Jantar, wiadomo, jako miejscowość słynie zarówno z ryb, jak i pięknego bursztynu i pięknej plaży. Przede wszystkim jest to wielkie też święto kościelne, tak? Odbyła się przepiękna msza i tu chciałam podziękować przede wszystkim księdzu Markowi za przeprowadzenie takiej pięknej mszy, połączonej tak naprawdę z festynem i z tym, co możemy mieszkańcom zaoferować, co możemy pokazać turystom, co jest pięknego i co jest ciekawego. Na dzisiaj przygotowaliśmy fajną muzykę, będą dzisiaj grały dwa zespoły. Bawimy się oczywiście do późnych godzin wieczornych. Mamy wiele atrakcji dla dzieci przygotowanych przez naszą lokalną społeczność. No i oczywiście gastronomia, ciasto, kawa, herbata, wędzona ryba, jak to dla naszego rejonu oczywiście jest tradycją. Warto tutaj przyjeżdżać do nas. Oczywiście nie tylko dla morza, ale i dla takich fajnych chwil, dla miłego spotkania, no i świętowania. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.